Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to 6. oraz jednocześnie ostatni mini-cast, czyli mini-podcast, krótsza wersja odcinka, która jest częścią mojej relacji z drugiego Kongresu Medycyny Integralnej. Oczywiście zawsze odsyłam Was do długiego, ponadgodzinnego odcinka, w którym dzielę się urywkami wywiadów z lekarzami i różnymi ekspertami z dziedziny zdrowia, przede wszystkim zdrowia integralnego. Jednak przygotowałam dla Was tę miniserię po to, żeby przybliżyć Wam pewne tematy i poszerzyć rozmowy, które ukazały się w tym dłuższym odcinku, ponieważ były one naprawdę ciekawe i nie mogłam wszystkiego wrzucić do tamtej relacji, gdyż byłaby ona strasznie długa. Dzisiaj motywem przewodnim będzie alergia i będę miała przyjemność, a w zasadzie miałam przyjemność rozmawiać z panią dr Danutą Myłek, aby Was wprowadzić w temat. Doktor nauk medycznych Danuta Myłek została uznana przez zarząd profesorski członkiem naukowym American College of Allergy, Asthma and Immunology za wkład w rozwój alergologii światowej. Jest też stypendystką Uniwersytetu Medycznego w Helsinkach i w Miami. Przez 50 lat pracowała w Stalowej Woli w utworzonej przez nią przychodni alergologicznej i przez 10 lat była konsultantem wojewódzkim do spraw alergologii w województwie podkarpackim. Od 3 lat stale współpracuje z Dzień Dobry TVN jako ekspert w programie Naturalnie i jest też autorką 8 książek o alergii oraz o jej zapobieganiu, a ostatnie 2 są dostępne w sprzedaży i są to Od lekarza do kucharza oraz Oswoić alergię. Podczas drugiego Kongresu Medycyny Integralnej poprowadziła wykład oraz warsztat o tytule Jak możesz pomóc specjaliście alergologowi w rozpoznaniu i leczeniu Twojej choroby. A w rozmowie ze mną powiedziała właśnie o tym, czego będzie dotyczył jej warsztat oraz wytłumaczyła, czym są alergie, jakie mamy rodzaje alergii, dlaczego często mylimy wszelkiego rodzaju alergie pokarmowe czy też nietolerancję z zupełnie innym schorzeniem, jak holistycznie patrzeć na pacjenta i jak bardzo jest to istotne w przypadku diagnozowania chorób u alergologa. Bardzo ciekawa i długa rozmowa. Zapraszam Was do wysłuchania. Na początek chciałabym, żeby wyjaśniła Pani, na czym będzie polegał warsztat i czego będzie dotyczył. Pomysł mam taki, że na początku powiem słuchaczom, żeby sami sobie sprecyzowali, co ich interesuje. Bo ten problem alergii to jest 3/4 medycyny. I wtedy dopiero będę ukierunkowywała swoje zdanie na ten temat, moje doświadczenie, czy stanowisko Europejskiej czy Amerykańskiej Akademii Alergologicznej. Ale na początku chcę wprowadzić słuchaczy w samo pojęcie, co to jest alergia, bo ludzie nazywają alergią wszystko. Każda wysypka to alergia, każdy katar to alergia, każda duszność to alergia, a to tak nie jest. Czym zatem dla Pani jest alergia? Tak w dużym skrócie. Tak. Właściwie ja idę za stanowiskiem Europejskiej i Amerykańskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, że alergia dotyczy 2 stanów w medycynie, w alergologii. Jedna to jest alergia IgE zależna. IgE to jest przeciwciało produkowane przez limfocyty B układu immunologicznego grasiczo-zależnego. Grasica to jest narząd hormonalny, nadrzędny nad wszystkimi, jak gdyby, nawet nad podwzgórzem, czyli naprawdę wysoko stoi w hierarchii. Który to układ składa się z takich kilku, co do ważności, pięter. I to najwyższe piętro i trochę pod niego podległe, to kolejne, to są te komórki limfocytarne, które są zaangażowane w powstawanie zapalenia o charakterze alergii. I teraz alergia IgE-zależna to jest nadprodukcja tych przeciwciał, które natura nam dała po to, żeby nas bronić przed obrzękiem, ukąszeniem, pasożytem, więc jest go troszeczkę u każdego. Natomiast u alergika, ze względu na te zaburzenia, nie ma kontroli,
Jak jakaś komórka zacznie na coś reagować, to reaguje bez żadnego końca, bo nie ma jej kto powiedzieć stop, już starczy. Albo jest za słaby sygnał z góry nakazujący coś. Albo te komórki regulatorowe nie potrafią zupełnie, albo w ogóle nie pracują. Więc komórka tuczna, czyli drugi bohater tego zjawiska, która jest w tkankach, tych, które są na zewnątrz nastawione do świata. Spojówki, nos, gardło, ucho, krtań, tchawica, oskrzela, jama ustna, skóra, przewód pokarmowy. To jest mniej więcej, tak wygląda alergia. I tam toczy się zapalenie, bo spotkało się to przeciwciało z tą docelową komórką tuczną, która też jest niestabilna i ten zameczek jej łatwo jest otworzyć i wszystko to, co daje zapalenie, wyłazi. Tak bym powiedziała w bardzo dużym skrócie, co to jest alergia i niezależna. Drugi typ alergii to jest alergia kontaktowa. To znaczy zupełnie inny mechanizm, zupełnie przeciwciała nie odgrywają roli, chociaż to też zależy od kondycji układu immunologicznego, ale na innym piętrze. I tu musi być przewlekły kontakt z jakimiś substancjami. Na ogół dotyczy to alergii chemicznej, na związki chemiczne, przy czym sam związek nie może być alergenem, on się musi połączyć z białkiem bądź śluzówki, co jest rzadsze, ale najczęściej skóry. No to tą skórę trzeba wcześniej mieć albo chorą, albo z wadami filagryny, to jest takie białko, które powoduje, że nasza skóra jest dobrze uwodniona, elastyczna. Natomiast jak tego nie ma, to ona jest taka sucha, złuszczająca się aż do rybiej łuski włącznie w skrajnych przypadkach. I wtedy taką skórę łatwo uszkodzić. Chirurg szybciej będzie miał kontaktowy wyprysk, bo ciągle ją szoruje mydłem, tam różnymi rzeczami, jeszcze szczotkami jakimiś. Murarz, który gołymi rękami kładzie cegły i ma do tego cementu dotąd, no to będzie miał szybciej taki wyprysk. Czyli tu muszą zaistnieć sytuacje, które powodują, że uruchomi się ten proces uczulenia, bo jest dostęp tego haptenu, czyli tej substancji chemicznej do białka. No bo się to zetrze, bo zakrwawi, bo będzie sączyło, bo jest za cienka. Mhm. Czyli pewne warunki muszą być zachowane, ale to też jest za mało. No musi być pewna wada w układzie immunologicznym. Więc ponieważ jest bardzo dużo takich stanów, które no, są zupełnie takie same jak alergia. Dla pacjenta to nie ma żadnego znaczenia, ale trzeba było jakoś usystematyzować nazewnictwo, żeby można było jakoś ustalić procedury diagnostyczne i lecznicze. I tak, atopowe zapalenie skóry może być atopowe, czyli alergiczne, czyli natychmiastowe, czyli IgE zależne, bo jest oparte na tym mechanizmie. Chociaż czystych przypadków, które tylko ten mechanizm zawierają, jest naprawdę mało. Na ogół są to mieszane, bo człowiek jest bardzo skomplikowany. Także tu mamy takie zaangażowanie, mówiąc ogólnie, przeciwciała za dużo, niestabilna komórka tuczna. No i szereg zjawisk otaczających to zjawisko. Drugie, zaangażowanie samych komórek bez przeciwciał z powstawaniem limfocytów długiej pamięci, dlatego ten wyprysk jest taki trudny do opanowania, bo odczulać jeszcze nie potrafimy, a nie ma jak, no najwyżej eliminacja, co też nie zawsze, jak i nikiel na przykład. W ostatnim hipoalergicznym napisałam artykuł, taki raport o niklu, no trudne jest to do wyeliminowania, tu zostaje eliminacja. Natomiast druga część mojego wystąpienia skupiłaby się na diagnostyce, bo to jest no, pole smutne dosyć w naszej rzeczywistości, ale i tak lepsze niż w wielu krajach europejskich, więc jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, że mamy jako jeden z 8 krajów wykształconych alergologów i w Polsce jest ich bardzo dużo. Właściwie nie ma powiatu, gdzie nie byłoby alergologa. Ja też jestem ciekawa, bo coraz więcej się mówi o alergiach w kontekście pożywienia. Mówimy, że mamy uczulenie, że mamy alergię, że mamy nietolerancję. W jakim stopniu jest to zasadne, no Pani właśnie. Zdaniem? Więc to najwięcej jest kontrowersji, jeśli chodzi o te zmiany skórne. Znaczy coś, co zależy od szkodliwego działania pokarmu. Używam celowo tego określenia, bo pokarm nas buduje albo rujnuje. Lukrecjusz już powiedział już kiedyś, że co jednych buduje, to drugich rujnuje. I jesteś tym, co jesz. Dokładnie, bo ja to mówię od 40 lat. A więc alergii pokarmowej, czyli tej IgE zależnej, bądź tej kontaktowej, u małego dziecka no może jest 15-20%.
u dorosłego nie więcej niż 5%. Tylko tyle. Więc jak my robimy testy punktowe, jak mamy wektor szkodliwego działania pokarmu, to testy punktowe czy badanie krwi na obecność przeciwciał, które są produkowane, żeby się połączyć z tą komórką tuczną, no to jest nie więcej niż 5%. Jak my robimy test punktowy, czy to badanie, i ono jest ujemne, to znaczy, że alergii nie ma. Ale to mleko, czy ta pszenica, czy to jajko szkodzi. I to ekspozycja na to powoduje, że rzeczywiście jest, tylko nie natychmiast, jak to w tamtej alergii, w prawdziwej alergii, tylko zjadłeś dzisiaj, to może jutro ci zaszkodzi, a może dopiero jak się skumuluje, czyli to jest opóźniona reakcja. I to nie jest alergia. No to jakoś trzeba było nazwać te resztę 90 kilka procent, prawda? W dorosłych, a tak z 80 u dzieci. No więc jest nadwrażliwość pokarmowa. To jest dyskusyjne, czy ten podział jest dobry. Ja do końca się z nim nie zgadzam, ale jakoś trzeba było to usystematyzować. I ta nadwrażliwość polega na tym, że dany pokarm, jakieś jego składniki, wyzwalają mediatory zapalenia z komórek układu immunologicznego krążącego we krwi i powstaje zapalenie wszystkiego. W ogóle wszystko, co się nam patologicznego dzieje, to jest zapalenie. Jest to potężny obszar, 70 kilka procent. Mamy jeden, jedyny test, który to bada. MRT, czyli Mediator Release Test, czyli test wyzwalania mediatorów, polega na pobraniu krwi. Oczywiście też nie bada całości, tylko bada te 70 kilka procent, ale to już jak zrobimy jedną diagnostykę i drugą, no to już mamy sporą informację. Ale jeszcze zostaje ten margines tych 20% mniej więcej, tak? To jest genetyka, to jest nasze pochodzenie, to są nasze zapisy, nasza informacja. Dotychczas to wiedzieliśmy, że to jest. Były takie ze 40 lat temu próby do przypisania tych różnic w znoszeniu pokarmów grupie krwi. No w pewnym sensie trochę to jest racja, ale jakby się tak wyekstrahowało lektyny z pokarmu i moglibyśmy, była odpowiednia aparatura, to można by było to sprawdzać indywidualnie. Tak to mamy wiedzę starą, niebadaną potem, no ale lepsze to niż nic. W tej chwili ukazały się włoskie testy. One już są z 10 lat, ale w Polsce no już też chwile są i są badane, ale tak naprawdę to zaczynają szerzej lekarze o tym się dowiadywać. To są nutrigenetyczne testy, czyli badanie właśnie tej genetyki, ale bardziej spersonalizowane to jest, które wskazuje, jakie predyspozycje ma dany człowiek do takich schorzeń innych, jak wygląda jego cały proces metaboliczny. Są ludzie, którzy nic prawie nie jedzą, ruszają się, a dalej są otyli. I nic nie pomoże, dopóki my nie poznamy tego zapisu. No to jak to u tego człowieka ma być? Jak to daleko odbiega od tej średniej, znanej nam? Czy ten człowiek będzie miał za 40 lat, czy 50 chorobę Alzheimera, czy inną neurodegeneracyjną chorobę? Czy to jak on ma się żywić, jaka przewaga, jakich pokarmów ma być w jego diecie, chociaż to odbiega od jakichś przyjętych norm w chorobach dietozależnych, nazwijmy to najszerzej, prawda? To jak u niego powinna wyglądać suplementacja, czy dowóz naturalny, czy suplementowany witamin i minerałów? Nie ma dwóch ludzi jednakowych. A to jaki u tego człowieka powinien być wysiłek? To samo mówił ten lekarz, który Amerykanin, który z tymi grupami, to on to mniej więcej patrzył na to tak samo, tylko to było bardziej prymitywne, a to dzisiaj mamy normalne badanie DNA, indywidualne, indywidualizowane. Czyli na obecną chwilę my możemy naprawdę, to już jest no, bliskie ideału, żeby sprecyzować, jakoś spersonalizować, co dany człowiek może jeść, a czego nie. Oczywiście to nie wystarczy, bo to właśnie stres. Ja w swojej książce Od lekarza do kucharza mówię o tym, co my wyprawiamy w kuchni, żeby chorować. No i jak tu żyć, czyli przepisy i tak dalej, żeby albo nie dopuścić do choroby, albo wrócić z tej choroby. A w ostatnio wydanej książce o swojej alergii rolę stresu stawiam na pierwszym miejscu. I to, co dzisiaj słyszeliśmy na tej konferencji, no pokrywa się w dużym stopniu
tylko ja już tam z tych metod leczniczych, no to nie jest książka o psychoterapii, prawda? Ale rolę tego stawiam ponad wszystko, ponad jedzenie, ponad picie, ponad ruch, ponad wszystko, bo stres potrafi zmyć jak tsunami nawet najsilniejszą budowlę. Czyli pani widzi przyszłość medycyny i diagnostyki właśnie w tych badaniach genetycznych, ale w tym momencie, kiedy jeszcze nie mamy dostępu do takiej technologii, czy właśnie taka samoobserwacja jest rozwiązaniem? No, ja nie wiem, czy to jest, na pewno dużo to daje, ale no, szczegółowo to nie jesteśmy w stanie, bo jeżeli późne objawy spożycia czegoś, załóżmy, zatrzymajmy się na jedzeniu, są powyżej 2 godzin do 5 dni, to my możemy obserwacją zupełnie fałszywie oskarżyć coś, co nie jest niewinne. Prawda? Tak, ale to, co pani powiedzieć, to jest bardzo ważne, że nie ma drugiego takiego samego człowieka, nie ma norm, nie ma substancji, które wywołują u wszystkich stan zapalny. Dokładnie, czyli my musimy przyjąć jakieś standardy, jakieś średnie, jak mówimy, że pić trzeba około 30 ml na kilogram wagi, ale są ludzie, którzy muszą pić, nie wiem, no 50 ml, a są tacy, którym to jest za dużo i im potrzeba tylko 20, bo jak nie, to będą mieli problemy zdrowotne. Ja sobie zrobiłam taki test na przykład, nie znam jeszcze wszystkich jego wyników, bo to we Włoszech się robią te badania, ale omega test na przykład, bo to jest najważniejsza część naszego pokarmu, to są tłuszcze. Mózg to tłuszcz i woda, trochę białek. Każda ściana komórkowa 70 bilionów dorosłego człowieka to jest tłuszcz. Podstaw witamin rozpuszczalnych w tłuszczach to tłuszcz, wątroba produkuje tłuszcz, no ten tłuszcz jest no po prostu wszechobecny. 30% naszego dziennego zapotrzebowania to jest na tłuszcze. Oczywiście jakie, w jakich proporcjach, to jest osobna historia. I o tym mówię i w jednej, i drugiej książce. Ale indywidualnie to może być bardzo różne. Ja jestem przykładem osoby, która no, żywi się i żyje zgodnie z tym, co piszę i głoszę. Co mi daje zdrowie i intelektualne, i fizyczne, i energię, i wygląd, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy się przeprowadzałam do Warszawy, no to dla mnie to był wielki stres, bo jeszcze były inne kłopoty rodzinne. I też zorganizowanie domu, przeniesienie, wyrwanie siebie z korzeniami z tamtego miejsca, w którym żyłam te kilkadziesiąt lat, i tu zainstalowanie się w obcym mieście, to nie jest takie proste. No to jedzenie było różne. I czułam się gorzej. Nie to, żebym, ale gorzej się czułam. Nawet się pierwszy raz przeziębiłam od lat, już nie wiem ilu, 20 czy ilu. No i miałam szczęście spotkać osoby, które ten test do Polski sprowadziły i byłam na takim szkoleniu, myślę sobie, ja sobie to zrobię. No i rzeczywiście w tym teście wszystkie te tłuszcze trans, omega, proporcje, wszystko cacy, jak w książce, z wyjątkiem ostatniego, gdzie jest stosunek kwasu arachidonowego, to jest omega 6 kwas, do metabolitów omega 3 EPA i DHA. Fatalny. Powinien być tak 2 do 1, ja miałam 12 do 1. Czyli, a to wiadomo gdzie jest, to jest głównie w błonach komórkowych, komórek zwierzęcych, mięsi i tak dalej. A ja tak, tu na wątróbkę, tu tam gdzieś tam, nie jadłam tego codziennie, ale wystarczy, że jadłam, ja w ogóle nie jem mięsa, ale no w tym momencie tak to było. I ten test pozwolił mi, a ja byłam przekonana, że ja nie robię żadnego błędu. A tu jednak jest błąd, którego nigdy bym na podstawie obserwacji nigdy bym w życiu na to nie wpadła. Czyli to jest kolejna furtka do dotychczas kompletnie nieznanego pola. MRT już w Polsce istnieje 20 kilka lat, no to doskonali się test amerykański oparty na cytometrii przepływowej, świetny test, bardzo dokładny, personalnie mówi, co Kowalski nie może i w jakim stopniu, a co może i w jakim stopniu, i sposób, jak wprowadzić ten test. Oczywiście każdy test wymaga interpretacji dopasowanej do danego człowieka i z uwzględnieniem wszystkich innych rzeczy. Więc wiadomo, że ludzie z alergiami bądź z innymi szkodliwymi jakimiś wpływami szkodliwymi różnych czynników środowiskowych, oni mają na ogół te odporności gorsze. Jelito jest gorsze, bo tu jest rola mikrobioty jelitowej, to jest nasz drugi mózg, o czym oni tak tutaj nie wspominali. Ja bardzo dużą rolę tam przywiązuję do tej książki o mikrobiocie jelitowej.
to jest wielki układ immunologiczny, podobnie jak skóra, oprócz gasicy. Kładę nacisk na ruch, rola ruchu. Tutaj jednocześnie zawsze powinno iść w parze właśnie to, o czym była mowa na wykładach, czyli wizualizacja, medytacja, relaksacja, czyli takie optymistyczne spojrzenie na życie i taki rodzaj wiwisekcji, rodzaj samooceny, to musi jeszcze być ruch, który jest immunomodulatorem, który jest lekiem na depresję, na alergię, na otyłość, na zaparcie, na autoagresję, na nowotwory, na wszystko. Ale właśnie podsumowując już, chciałabym Panią zapytać, jak Pani zdefiniowałaby medycynę integralną? Czym ona jest dla Pani? To jest patrzenie na człowieka holistyczne. Jak do mnie przychodzi pacjent z wysypką, to ja w ogóle o tą wysypkę nie pytam, tylko pytam, co robił, jak miał 3 lata, albo jaka jest jego matka, czy zdrowa, czy nie, a babcia, a paliła, a nie paliła, w jakim domu mieszka, a co robi, a jakie ma inne problemy zdrowotne. Ludziom się wydaje, że jak przychodzi do alergologa ze skórą, to ja mam tylko, nie wiem, popatrzeć o tej skórze i właściwie i na tym koniec. To chcę przekazać słuchaczom, żeby pomagali lekarzowi. To znaczy jakoś się przygotowali do tej wizyty. No jak ktoś nie będzie pytał, no to trudno, to nie powie, ale są lekarze, którzy będą wiercić dziurę w brzuchu, aż zdobędą tą informację, która pozwoli im w taki detektywistyczny sposób, aż pozwoli im zbudować sobie mniej więcej obraz, który będzie punktem wyjściowym do planu diagnostycznego, planu leczniczego. Więc tak postrzegam to, że ja nie leczę nigdy jednego narządu. Bo jeżeli jednocześnie była pacjentka Hashimoto, to ja muszę się zająć również tą chorobą. Jeśli ona ma jednocześnie zaparcia, no to bez opanowania tego układ limfatyczny, który jest naszym ściekiem, kanalizacją, jest zatkany. No i cała trucizna wiadomo, gdzie się wylewa. Jak ubikacja jest zatkana, no to a my używamy, no to wiadomo, co się dzieje. Więc bez wejścia w każdą sferę naszego życia nie ma trwałego sukcesu. I lekarz odpowiada za 10% sukcesu, a 90% leży po stronie pacjenta. No właśnie, stąd to, i też myślenie pacjenta w takim edukacja. Razie musi się zmienić. No, Pani podejście jest bardzo inspirujące i głęboko edukacja. Wierzę, że tak też będą do tego podchodzić nie tylko lekarze, ale i pacjenci i razem będziemy mogli dbać tutaj lekarz nie żaden o nasze holistyczne nie jest, zdrowie. Nie jest cudotwórcą lekarz, niestety. To tylko jest w bajkach. Natomiast w życiu każdy pacjent sobie chorobę sam hoduje latami, nieraz przez całe życie. I potem trudno oczekiwać, żeby jakaś tabletka rozwiązała taki wieloletni problem. A więc sukces osiągamy przez kompleksowość i współpracę. Bardzo Pani dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Miło mi bardzo. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że osoby zainteresowane tematem alergii uzyskały odpowiedzi na pewne pytania, albo jest to rozmowa, która rozpocznie swego rodzaju dyskusję na ten temat. Jak zawsze przypominam, że podcastu możecie wysłuchać na iTunesie, na Spotify i na YouTubie. Jeżeli słuchacie na iTunesie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie ocenę mojemu podcastowi. Tam można dać gwiazdkę od 1 do 5 i napisać kilka słów opinii. Bardzo, bardzo, bardzo jestem za to wdzięczna, bo bardzo mi to pomaga pojawiać się wśród proponowanych podcastów. A myślę, że jeżeli Wam się on podoba, to czemu by nie podzielić się tym ze światem? Na Spotify możecie oczywiście zaobserwować ten program, na YouTubie zasubskrybować kanał, a ja na YouTubie oraz na mojej stronie karolinasobańska.com w poście, który jest poświęcony temu podcastowi, czekam na Wasze opinie, wrażenia, komentarze. Także zacznijmy dyskusję. Oczywiście też taką platformą do tego odpowiednią jest mój Instagram Karolina Sobańska Podcast, bo tam są tylko treści związane z podcastem i wrzucam Wam też informacje zza kulis i też z wyprzedzeniem informuję o tym, co się będzie działo. Także podcasty ukazują się co tydzień w poniedziałek o godzinie 16 i ja słyszę się z Wami właśnie za tydzień. Do usłyszenia.